Co ja teraz powinienem zrobić? Zostałem sam. Spójrzcie tylko na to. Wojanowice są takie opustoszałe. Nie ma Paliona, nie ma Matrunera i teraz od wczoraj nie ma również Kati. Zostałem kompletnie sam i powiem wam, ta wioska jest przeogromna. Jest tu fajnie, jest dużo jest ciekawych rzeczy. Patrzcie, tam jakieś diaksy, tutaj jakieś, nie wiem, różne rzeczy, bloki, tutaj konie, ale mimo to jestem sam, więc... No nie jest tak jak wcześniej. Jest dosyć nudno, jest niefajnie, więc wiecie co? Dzisiaj pójdziemy do Paliona i zrobimy u Paliona na jego wiosce tajną bazę i zamieszkamy w jego wiosce na jakiś czas. Zobaczymy, czy Palion się w ogóle zorientuje, ale no co ja mam tutaj robić sam, skoro, słuchajcie, jest tutaj pusto, nie ma tutaj nikogo, nie mam z kim rozmawiać, nie mam kogo śledzić, nie mam na kim pranków robić, jest naprawdę niefajnie. Więc ja nie wiem, pójdę chyba na chwilę po prostu do Paliona, więc przeprowadzę się tam na chwilę, tak, ale oczywiście, żeby Palion tego nie wiedział. Napiszcie, jaka jest wasza opinia na to, jak wy to skomentujecie. Moim zdaniem jest to całkiem fajna sprawa, ponieważ no jakbym miał tutaj zostać, to jakie filmy miałbym teraz nagrywać, jak jestem sam i co? Naprawdę, nie wiem, jeżeli macie pomysł, co mam zrobić samemu na Wojanowicach, to możecie napisać, bo ja już naprawdę nie ma, kończą mi się pomysły, więc oglądajcie do samego końca. Tak, idziemy na Polianowice, tak, robimy bazę pod, albo na, albo obok Polianowic, zobaczymy jeszcze. Zabiorę oczywiście najważniejsze rzeczy, takie oczywiście jak Elytra, no bo tam może możemy sobie latać i tak dalej, weźmiemy sobie moją główkę, żeby sobie tam postawić jako znak, że to jest mój domek. Oczywiście weźmiemy sobie dużo obsydianu, chciałbym również, żebyśmy mogli tam ładnie to wszystko zabudować, chociaż obsydianu za dużo nie mamy, ale tak czy siak, dobrze by było tam troszeczkę go mieć. Również zabierzemy sobie jakiś glowstone, ponieważ ta baza będzie taka w miarę fajna. Czekajcie, tej cegły nie chcę. Cegła, cegła, ale ta inna. Czekajcie, gdzie jest? O, kamień i z tego kamienia zrobi się tą inną cegłę, wiecie, taką stone'ową cegłę. O tą cegłę mi chodzi. O, kamienne cegły, dobra. Dobra, to są kamienne cegły, kozacko. Zrobimy sobie ich dużo, ta baza nie będzie mała, będzie w miarę duża. Nie będzie też miała jakiegoś super ekstra skomplikowanego mechanizmu. Chciałbym ją zrobić w najbardziej prosty sposób, jaki się tylko da. Zobaczymy jeszcze, jaki to sposób będzie, ale na pewno zabiorę tam jakąś część diaksów, jakieś rzeczy do przetrwania, bo słuchajcie, słuchajcie, to naprawdę chcę zrobić tam sobie troszeczkę pomieszkać u Paliona, troszeczkę go pośledzić i tak dalej, więc na pewno będzie warto tam troszeczkę posiedzieć, spędzić czasu. Warto też byłoby zabrać jakieś rzeczy, przy których bym mógł robić podki, podki na niewidzialność i tak dalej, więc ja zabieram te wszystkie tutaj rzeczy. Najlepiej jak ja w ogóle sobie skołuję szalkerową skrzynię. O, i do tej szalkerowej skrzyni sobie to wszystko schowam. O, elo! No i to będzie najlepszy sposób. W ogóle, mam nadzieję, że Palion nie zauważy, że nagle w jego wiosce powstała jakaś tajna baza, więc nic mu o tym nie mówcie, to będzie nasza taka tajemnica, okej? Nic nie mówcie Palionowi, to jest mega, mega ważne. Również troszeczkę żelaza, trochę takich podstawowych rzeczy. Diaksy już wziąłem przecież, więc dobrze. Również jakieś drewienko. No wiecie, wszystkie rzeczy, które nam się po prostu przydadzą do życia. Tam również sobie przecież drewienka możemy naścinać, więc czemu nie? No i co? Chyba myślę, że to wszystko. O, jeszcze troszeczkę jedzonka, no przecież, przecież jak ja to mam przeżyć bez jedzonka? Weźmiemy sobie ziemniaki i je będziemy sobie tam przepalać. O, no. No i co? Jeszcze jakiś może cobblestone, ale to już tam się ogarnia, więc co? Ja już lecę do Palionowic, zabieram się, przechodzę tym tutaj przejściem, tajemniczym przejściem, cyk, i zobaczymy się już przy wiosce Paliona. Okej, jesteśmy tuż pod Palionowicami i spójrzcie na to, co tutaj jest grane? Czemu te Palionowice są nagle takie czerwone, dziwne? Co jest grane, ludzie? What? Tutaj jakieś, nie wiem, co... czy Palion tutaj zmienia jakby swój ulubiony kolor? Czy jego nowym ulubionym kolorem jest kolor czerwony i po części czarny? Nie wiem, dziwnie to wygląda. Ten budynek w ogóle, co jest grane? Co się dzieje z tym wieżowcem? Patrzcie na to! Ten wieżowiec jest jakby taki w połowie czerwony, w połowie zielony, a może on jest w trakcie przebudowy swojej wioski? Nie wiem naprawdę, co tutaj się dzieje, ale jeżeli wiecie, to napiszcie, bo nie ogarniam. Palion chyba zmienił swój ulubiony kolor. Dobra, teraz muszę pomyśleć tylko, gdzie by tutaj zrobić naszą tajną bazę, w
której sobie ukryjemy, w której się ukryjemy i zrobimy swój tajny świat. Tajny świat, takie mini Wojanowice w Palionowicach, co nie? Ale będzie jazda, zamieszkamy u Paliona w wiosce. Dobra, może pod jego domkiem typowo. Chociaż jego domek... O, Gienio! Elo, Gienia, pojeździmy sobie na Gienio może, co? Nie no, dobra, nie, bo Palion jakby się dowiedział, to się bardzo zdenerwuje. Dobra, może pod... czekaj, może pod skarbcem? To też nie jest zły pomysł. Tutaj są moje główki, może gdzieś tutaj na dole, albo nie, skarbiec nie, mam kilka innych pomysłów. Oh yeah, boy, chodźmy sobie szybciutko. O, mam pomysł, tak. Domek villagera, przecież to jest najmniej spodziewana rzecz. Palion na bank nie zagląda do żadnego domku villagera. Na pewno nic nawet tutaj nie wita się z nimi i tak dalej, słuchajcie. Więc może tutaj gdzieś, może gdzieś tu na dole. Czekajcie, to chyba nie jest zły pomysł. Słuchajcie, patrz. Tutaj jest całkiem fajna miejscówka. Może sobie ją tutaj właśnie wykorzystamy. Na pewno Palion tutaj nie będzie wchodził. No słuchajcie, czy on będzie robił podki? Wątpię, a przy okazji będziemy mogli my tutaj kołować sobie jakieś podki. Tutaj jest, czekaj, tutaj jest lód. Dobra, zejdźmy sobie na dół. Dobrze, tutaj jest dużo miejsca. Okej, więc my sobie tutaj przeżujemy, myślę, że na luzie. Zróbmy sobie tutaj takie troszeczkę miejsca. No i ze wszystkich rzeczy oczywiście zapomniałem tego węgla. Naprawdę? Naprawdę zapomniałem węgla. A dodatkowo mam oczywiście kilof, który ma jedwabny dotyk, więc ja tego węgla nie wykopię. Ale jazda, dobra, zrąbałem kompletnie, ludzie. Ale damy sobie radę, patrzcie, zrobimy sobie tutaj crafting table. Troszeczkę zrobimy sobie badyli, dawaj badyle, byku. Dobra, no i drabineczki, słuchajcie, drabineczki, bo drabineczki tutaj się przecież przydadzą. O, da się więcej zrobić drabinek? Nie. O, teraz będzie można. Cyk, ej, no gdzie są drabiny, hopie? O, są, hopie. Dobra, cyk. Tutaj tak. I lecimy z tematem, ludy. Będziemy mieć taką rasową, kozacką bazę, że to będzie fenomenalne. Może w przyszłości również zrobimy tutaj jakiś mechanizm, który sam będzie otwierał to. Nie wiem, pomyślimy. Pomysłów jest dużo, ale czekajcie, czy tutaj zaczęło padać? Nie, wydawało mi się. Tutaj przy okazji są zwierzaczki, też dużo zwierzaczków. Co jest grane? Okej, ej, te tutaj lamusowate owce są przefarbowane na czerwony i czarny też, więc prawdopodobnie Palion zmienia po prostu kolor Palionowic, okej. Tutaj nie będę się teraz skupiał na tym, żeby to ładnie wyglądało i tak dalej, to mnie nie obchodzi, ale musimy ogarnąć sobie troszkę węgla. Byku! Wow, on poszedł spać, dobra, to nie będę mu przeszkadzał. Chodźmy podkraść troszeczkę wungla Palionowi. Mam nadzieję, że Palion się o to nie obrazi. Pewnie się i tak nawet o tym nie dowie. Zabiorę mu troszeczkę wungla. Pewnie wungiel będzie miał w tej starej miejscówce. Dobra, to chodźmy tam. Jesteśmy i dawaj mi wungiel, Palionero. O, dobrze. Ale duża ma tego wungla, no to bieremy od niego cały wungiel. No okej, okay. Musimy troszeczkę tutaj pozytywnych rzeczy też dać, bo ostatnio za dużo dzieje się niefajnych rzeczy. Na Wojanowicach zostałem sam, ale to nie znaczy, że mamy się smucić. Słuchajcie, trzeba patrzeć na pozytywy. Zamieszkamy u Paliona na wiosce. Dokładnie tak. I będziemy tak jakby mieć Wojanowice, ale w Palionowicach. No, tego się Palion nie będzie spodziewał. Myślę, że Palion jakby się dowiedział o tym, że my tutaj zrobimy swoją mini wioskę pod jego wioską, to jeszcze u nas zamieszka. Zakład? No, na bank. Dobra, chodźmy sobie w takim razie szybciutko tutaj jeszcze raz do tego miejsca, w którym byliśmy. I teraz na luzie będziemy mogli wszystko sobie oświetlić. Hello! Ojejku, tutaj kolejny villager śpi. Ojo, cię kręcą, oni tak śpią sobie razem. Dobra, ja nie wnikam. Idziemy sobie szybciutko tutaj. I cyk, teraz sobie wszystko tutaj zrobimy dużo miejsca. Proszę bardzo. Zostawimy sobie troszeczkę rzeczy. I co? I będziemy sobie tutaj żyć. Będziemy sobie rozmnażać świnki. Będziemy sobie krówki rozmnażać. Ekspić sobie. O tak, no przecież zapomniałem sobie zabrać oczywiście z tej tutaj, z mojej wioski enchanting table. I przecież ja tutaj będę chciał się rozwijać. No przecież, dobra, to się jeszcze ogarnie. Ale napiszcie, co właśnie o tym sądzicie, że będziemy mieć takie właśnie swoje życie pod Palionowicami, swoją wioskę, czemu nie? A czemu akurat Palionowice? No bo słuchajcie, Matrunerowice, u Matrunera
jest troszeczkę inaczej, słuchajcie. Palion tutaj ewidentnie kooperował z Kati, więc możemy więcej dowiedzieć się od Paliona. Od Matrunera aż tak dużo możemy się jeszcze nie dowiedzieć. A czemu nie u Kati? No bo słuchajcie, Kati jeszcze nie znalazła swojej wioski. Przynajmniej ja o tym nic nie wiem, bo słuchajcie, nie śledziłem jej jeszcze, więc będę musiał pewnie jeszcze ją pośledzić, ale zrobimy to na pewno z wioski u Paliona. Poza tym od Paliona przecież możemy jeszcze do Matrunera pójść i tak dalej, więc na pewno dużo jest pomysłów na to, jak wykorzystamy naszą nową miejscówkę, naszą nową wioskę. Yeah! Trzeba będzie również tutaj poszerzyć troszeczkę miejsca, co nie? Zrobić więcej. Może jakiś live'ik z tego, jak robimy taką bazę tutaj. O, to na pewno byłoby fajne. Okej, no i co? Teraz postawmy tutaj szalkorową skrzynię. Cyk, okej. No i ogarnijmy sobie troszeczkę tutaj rzeczy. Na początku skrzynki. Cyk, skrzyneczki. Okej, włóżmy sobie tutaj jakieś początkowe rzeczy. Dobra. I kamienne cegły, ale kamiennymi cegłami będziemy to wypełniać później. Na początku ja bym chciał te rzeczy tutaj ogarnąć takie. O, cyk, 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 pięknie. No i co? Kowadło, nie starczy mi żelaza. No mam mało strasznie rzeczy. Naprawdę mam mało, bardzo, bardzo mało rzeczy. Będę musiał to jeszcze ogarnąć, ale dobra, wróćmy sobie na górę. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać, jak baza będzie zamknięta. Uwaga, uwaga, uwaga. Pyk, okej, czekaj. Oj, trochę ciemno, wiecie co? Ja bym tutaj troszeczkę poszerzył. O, dobra, i teraz w ten sposób, cyk. Cyk, okej, i cyk. I słuchajcie, gitara, tam już powinno być jasno. Dobra, chodźmy sobie teraz troszeczkę poexpić, bo jak widzicie, od jakiegoś czasu mój level jest non-stop taki sam, w ogóle się nie rozwijam. A tutaj będzie dużo rozwalania tego. Ajajajajajajajajaj. Dobra, będę musiał wymyślić jakiś sposób. O, mam pomysł, słuchajcie, Fojan ma pomysł. Genialny pomysł. Patrzcie, będziemy tak rozwalać. Będziemy wchodzić tutaj i jak będzie wełna, to proszę bardzo, tak szybciej roz... Co jest gra? What? Okej, to się zmieniło na wodę. Pewnie przez tą pochodnię, która tam była. Dobra, to wiecie co? Ja to też rozwalę. I zamienimy sobie to też na stone'a, żeby tutaj zaraz się w wodę to nie zamieniło. O, właśnie! No i zepsuło moją pochodnię, naprawdę? Dobra, i teraz patrzcie, cyk, i możemy sobie to tutaj zniszczyć. Cyk, cyk, cyk. Yeah, boy! Idziemy nakarmić... Oj, co ja tutaj robię? Gościu, co ty robisz? Idziemy nakarmić szybciutko wszystkie świnki. Świnki, dajcie mi level. Normalnie, od teraz ja tutaj rządzę, rozumiecie? Już Palion tutaj nie rządzi, słuchajcie. Teraz Wojan tutaj rządzi, only ja, only ja. Proszę się mnie słuchać, proszę robić to, co każę. Proszę robić bobo małe. To jest teraz bardzo ważne. Troszeczkę ziemniaków stracimy. Też fajnie by było sobie zasiać ziemniaki. O, to zrobimy sobie farmę na dole. Oh yeah, dokładnie tak. Kozak, będziemy mieć po prostu tutaj życie. Będziemy mieć własne życie pod palionowicami. I może zrobimy też sobie farmę. Albo nie, farmę świnek nie zrobimy pod palionowicami. Bo Palion jakby usłyszał, że nagle jakieś odgłosy świnek są pod ziemią, jeszcze by chciał coś, wiecie, sprawdzać, szukać i tak dalej. Okej, wbiliśmy 3 levele, nie jest źle, ale na pewno trzeba bardziej rozwinąć tą tutaj wytwórnię świniek, hodowlę. O, tutaj są ziemniaczki. Ej, to sobie tak zbierzemy, okej, cyk, cyk, okej, to też sobie zbierzemy, cyk, cyk. Cyk, oj, zepsułem. A dobra, Palion nie zauważy i tak. Dobra, Geralt, o, będziemy musieli nazwać jakiegoś, tego golema Geralt i sobie go skołujemy na dół. Tak, tak, to jest bardzo dobry pomysł. Na jakimś odcinku również pójdziemy sobie do kopalni. Ale nie możemy do kopalni tutaj, musimy gdzieś do kopalni daleko. No bo wiecie, inaczej zdradzimy się, że tutaj byliśmy, a tego byśmy naprawdę nie chcieli. Dobra, odłóżmy sobie wszystkie ten cały stone jeszcze. Nasze rudy i tak dalej. Ja bym chciał to jeszcze tutaj troszeczkę poszerzyć, bo jak widzicie, jest tutaj troszeczkę mało miejsca. Ja bym chciał zrobić to nieco większe. W ogóle mam nadzieję, że Palion nigdy nie będzie chciał tutaj kopać gdzieś na dole, nie? Bo jeżeli będzie chciał i odkryje tą wioskę, to będzie serio lipa. Ale dobra, trzymajmy kciuki, że nie, nie. Póki co, no na szczęście Paliona na Palionowicach nie ma. Ja bym bardzo chciał zrobić tutaj jakiś mechanizm, bardzo. Bo, no jednak ułatwi to dużo robotę. Bardzo dużo, tylko nie wiem, jak ten mechanizm miałby wyglądać. Nie wiem, jak mam go do końca zrobić. To jest dosyć, no to może być trudne, ludzie, powiem wam szczerze. To może być trudne, żeby zrobić tutaj dobry mechanizm. Naprawdę. Chyba jestem zmuszony do zabudowywania się co chwilę. Okej, ale dobra, to nie jest takie problematyczne aż tak. Może w przyszłości, ale pamiętajcie, że jeżeli zrobimy tą bazę taką naprawdę dużą, to będziemy mogli zrobić wejście do niej w innym miejscu. To jest też jakiś plan, więc...
ja biorę to pod uwagę, więc to może być takie tylko tymczasowe, co nie? Więc subskrybujcie na pewno kanał, żeby nie przegapić tego, jak nasza nowa wioska pod ziemią, pod Palionowicami będzie się rozwijać. Oh yeah, będzie tutaj naprawdę duży potencjał, żeby zrobić nowe rzeczy. Dobra, teraz ogarniemy sobie tutaj więcej pochodni troszeczkę, żeby tutaj zaraz nic się nie zaczęło respić. Tego byśmy naprawdę tutaj nie chcieli. No i zapomniałem najważniejszego, trzeba tą bazę oznaczyć. Mamy tutaj moją główkę, widzicie? Patrz, mogę ją nawet założyć. Cyk, czekaj, czekaj, tak, o. Cyk, elo, teraz jestem wielkogłowy wojan, siemanu. Dobra, zdejmujemy ją, bo głupio wyglądam. Idziemy teraz, o nie, nie chcę jej zakładać znowu. Dobra, trzeba tutaj gdzieś tą bazę oznaczyć. Tylko w jakim miejscu, słuchajcie? O, tu, baza wojana. To przejęliśmy Palionowice, słuchajcie. Teraz Palionowice są nasze. Więc subskrybujcie kanał, ludzie, żeby nie ominąć na pewno odcinków, w których zamieszkamy pod Palionowicami i będziemy sobie tutaj nasze życie po prostu toczyć, co nie? Będzie się jakoś działo, będzie się na pewno dużo ciekawych rzeczy działo, będziemy szpiegować Paliona, będziemy tutaj rozwijać się i tak dalej, i tak dalej. Subskrybujcie, oglądajcie filmik do samego końca, a ja już się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Puu!